najbliższy poniedziałek i wtorek Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmował będzie wnioski przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w postaci kapitału obrotowego. To drugi już nabór w związku z sytuacją wywołaną skutkami ekonomicznymi SARS-CoV-2. Pierwszy taki konkurs odbył się latem minionego roku. Wówczas jego zasady były nieco inne niż teraz. W pierwszym konkursie zasady mówiły jasno, że wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń i do wyczerpania środków. Tym razem napływające w dniach 15 i 16 lutego wnioski elektroniczne zostaną uszeregowane według innego kryterium. Kluczowy będzie procent odnotowanego spadku obrotów. Uznać zatem należy, że środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trafią do tych firm, które najpoważniej odczuły ekonomiczne efekty pandemii. Pierwsze sito konkursu wskazuje, kto może się ubiegać o bezzwrotne wsparcie, które wynieść może od kilku do ponad 160 tysięcy złotych. Jeśli firma jest mikroprzedsiębiorstwem lub należy do kręgu małych firm i odnotowała spadek przychodów o co najmniej 40% w okresie między kwietniem a grudniem albo w ostatnim kwartale minionego roku, to drzwi do dotacji ma już uchylone. Obroty należy porównać do analogicznego okresu roku 2019. Kolejne warunki to prowadzenie działalności w okresie spadku obrotów, co jest jednoznaczne z jej niezawieszeniem. Firma musi również posiadać siedzibę i prowadzić swą działalność na terenie województwa podlaskiego. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia w pierwszym konkursie lub uzyskali tzw. bon antywirusowy, nie mogą ponownie wnioskować o pomoc. Oczywiście warunków otwierających możliwość startu w konkursie jest nieco więcej, ale wszystkie można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wrót Podlasia.